Do klonowania, maszyna do klonowania. Co tam jest? Widzicie to? Ej, dobra, co? Ej, dobra, ktoś coś napisał dziwnego. Anti-X okulary. Kontrola Armia X. Co? Czekajcie, czy ja to dobrze rozumiem, że Anti-X, czyli te okulary, które ja mam, czy ja mogę nimi kontrolować armię? Siemano, siemano, witam serdecznie, kolejny odcinek, oczywiście na Palionowie. Jak widzicie, jestem zabezpieczony, z tego prostokąta się nie ruszam. Nie wychodzę stąd, bo tylko tu jestem bezpieczny i tu mnie nie może dorwać Armia X, która, uwaga, na pewno ktoś stoi przed mną, jestem pewien. O. Dobra, cisza. A tam stoją na moście. No nie, no ich tu jest tak dużo, one bez przerwy się nowe pojawiają, nie? Więc to jest totalna tragedia, widzowie. Ja nie wiem, dlaczego ich jest tak dużo, w każdym razie nie da się ich pokonać. One giną na tym i mam wrażenie, że jak jeden zginie, to się pojawia 10 kolejnych. Nie wiem, jest strasznie ich dużo. W każdym razie, widzowie, oczywiście witam was na Palionowie serdecznym. Bardzo mi miło, że jesteście na kolejnym odcinku razem ze mną. Oczywiście możecie zostawić łapkę w górę i subskrypcję, będzie mi bardzo, ale to bardzo miło. A my dzisiaj musimy się zająć konkretnymi rzeczami. Między innymi musimy wrócić do naszego detektywistycznego umysłu, ponieważ wczoraj odkryliśmy pewną rzecz, odkryliśmy książkę, to jest to, projekt Mutant X. Przypomnijmy sobie, o co tutaj chodzi. Jesteśmy już blisko, by się połączyć i zniszczyć Palionowo. Posiadamy Armię X i wzmacniacz Mutanta. Gdy dotrzemy do ostatniej fazy, nic już nas nie zatrzyma. Było wielu, którzy chcieli zniszczyć Palionowo, ale nikt nie był tak mądry jak my. Ważne, musimy odzyskać okulary Anti-X oraz połączone z nim bloki Anti-X, tylko to jest w stanie nas powstrzymać. Wydaje mi się, że te bloki, czyli te Anti-X bloki, są jakby powstrzymują ich na tej zasadzie, że gdybyśmy teraz wszędzie je rozstawili na całym Palionowie, zamienili na przykład wszystko, po prostu zrobili, pokryli całe Palionowo w tych blokach, to po prostu te X-y po prostu nie mogłyby być na Palionowie, bo by ciągle ginęły, nie mogłyby się tu nawet zrespić, nie mogłyby tu wejść, nie mogłyby totalnie nic. To powstrzymuje X-y, a okulary, które mam, prawdopodobnie są w stanie powstrzymać samego, prawda, mutanta, więc patrzcie, przypomnijmy sobie, jakie to są okulary. To są oczywiście te okulary, w których jestem uwięziony, w których się chowam i niewiele osób wie o tym, że w ogóle to mam. Na całe szczęście, ponieważ nie chcielibyśmy, żeby się wszyscy dowiedzieli, bo byłby totalny młyn. Mógłbym na tym bardzo, ale to bardzo ucierpieć. W każdym razie, słuchajcie, musimy tak, mam tu kilka zdjęć. Musimy dotrzeć do mojej tej bazy detektywistycznej, gdzie ja mam te wszystkie moje dane. Musimy przeanalizować, co wiemy i muszę te zdjęcia tam odłożyć, bo one mi ciągle tutaj uwierają. Czekajcie, jak my się tam możemy dostać najszybciej? Chyba w ten sposób się możemy najszybciej dostać. Ja mam takie ukryte przejście, o które sobie ostatnio przypomniałem w ogóle, które jest naprawdę bardzo fajne. Zanim wam to przejście pokażę, chociaż już do niego zmierzam, to wbijcie jeszcze na mój kanał Szybson Plus, będzie mi bardzo... Czy mi kamerka zgasła tak na chwilę? Coś dziwnego się tu dzieje. W każdym razie wbijcie na kanał Szybson Plus, ponieważ tam odcinki są codziennie z fajnych rzeczy i możecie tam, prawda, być, bo... No bo staram się, na przykład dzisiaj wrzuciłem tam odcinek, gdzie testowałem seedy. Seedy, ukryte seedy w Minecraft. Takie fajne, ciekawe seedy, fajne różne tereny. Możecie zobaczyć, jak to wyszło. Ja myślę, że fajnie. Dobra, uwaga, tu docieramy w to miejsce. Bardzo szybko tu przeszliśmy, jest dobrze. Okej, okay. A więc tak, to mamy tutaj zrobione. Teraz tak, ja bym to chciał najchętniej zmienić, ponieważ Emilia to już wiemy na pewno, że nie jest tutaj podejrzana. Wiemy, że jest tata hejtera i hejter. Dobra, zajmijmy się tymi zdjęciami, które mam. Tu mam tak, to są wszystko zdjęcia. Czekajcie, musimy sobie je przeanalizować, co my tutaj mamy. Okej, okay, a więc tak. Zróbmy tak, tu jest zdjęcie. O, to jest to zdjęcie, które mi X zrobił w prawdziwym życiu. Czy ja je gdzieś tu chcę powiesić? Fajnie by było, czekajcie, bo ja mam te ramki jeszcze, nie? Nie mam tych ramek? Gdzie ja je odłożyłem? O nie, a ja miałem te ramki. Dobra, słuchajcie, wywalmy w takim razie może. Wywalmy jakieś zdjęcia, które są mniej ważne. Może zróbmy... No nie, no ja potrzebuję tych ramek, czekajcie, ja muszę ogarnąć te ramki, ja ich gdzieś miałem. O, dobra, tu są, tu, dobra, mam. Okej, 16 mi starczy chyba, dobra, słuchajcie, teraz zróbmy tak. Zróbmy może, dobra, dajmy te zdjęcia na razie tutaj na górę. To będzie to miejsce, muszę to wszystko uporządkować, mam tu straszny syf. Dobra, to jest jedno zdjęcie, to jest to zdjęcie, które zostało mi zrobione w prawdziwym życiu, dobra. Zobaczmy tak, to jest zdjęcie, które zrobiliśmy w tej bazie Mutanta X, gdzie widzieliśmy to wszystko i gdzie znaleźliśmy tą książkę. To jest właśnie dokładnie jeszcze zdjęcie tego, okej. Okay. Tu jest zdjęcie, które ja też zrobiłem na tym... jakby Mutant X normalnie na całym ratuszu stał i tak dalej. No i tu mamy tą maszynę do klonowania. Maszyna do klonowania. Co tam jest? Czekajcie. Widzicie to? Okej, okay, bardzo dziwne. Tam jest jakiś rysunek, tak jakby tego mutanta. Ej, to tam było? Nie wiem, dziwne. Mam wrażenie, że tego tam nie było. Nie? Czy mi się wydaje coś? Tam jest coś tam X, tu chyba pisze A... A i T, czyli A... Ja... Ma... Nie wiem, co tam pisze.
Nie wiem, dobra, ale tu jest coś na A się kończy i jest X. Ale nie wiem co. O, zabrałem to zdjęcie, odłóżmy je, czekaj, albo weźmy tak, zobaczmy na nie. Okej. Okay. Jest, no coś tu jest ewidentnie. Ej, dobra, czekajcie, musimy się tam przejść. Musimy się tam przejść, musimy to zobaczyć, bo to tutaj zaczyna być podejrzane. Teraz pytanie, jak ja się tam mam dostać tak, żeby być niezauważonym. Czekajcie, weźmy to, to się nam może przydać, to weźmy po to na niewidzialność, żeby mieć w razie czego. Dobra, i mamy pistolet. Dobra, czy będę potrzebować elytrę? Tam... X kontroluje moją kamerkę. Widzę, że ona mi gaśnie i się zapala. Coś dziwnego się dzieje. Mega dziwne, mega dziwne. Dobra, słuchajcie, wyjdźmy stąd, wyjdźmy tutaj. Pyk, dobra, wychodzimy i teraz tak, żeby tu nie było żadnych X-ów, proszę. Dobra, nie ma tu nic. Okej, może być spokojnie, możemy na spokojnie przejść. Tam są, dobra. Tam sobie krążą, ciągle tutaj wokół tego domu w ogóle nie krążą, czyli tak naprawdę tutaj nic nie ukrywają, tak na to by wychodziło. No ale, dobra, musimy tutaj przejść i zobaczyć, jak to wygląda. Dobra, czekajcie, dostańmy się na dół. Tutaj, okej, okay. Pyk, pyk, pyk. Dobra, schodzimy niżej. Zamurujmy to, żeby nic mi tutaj pleców nie zrobiło, dobra. Schodzimy tu i teraz tak, musimy się dostać tam na dół. Pytanie, czy tu będą X-y jakieś, kurczę, proszę, żeby tu... Okej, okay, oni w ogóle tego nie pilnują. Okej, okay, dobra, no to git, to git. Dobra, otwieramy to, szybko, 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 dobra. Git. Tu w ogóle mam wrażenie, że nikt nie za... Cicho, cicho, cicho. Gdzie ja strzelam tym tutaj? Nie, nie ma takich... Nie robimy tak, nie robimy tak. Dobra, schodzimy na dół. Czekajcie, odłóżmy sobie tutaj to łóżko. No na razie tutaj ono nam totalnie nie jest potrzebne. No i schodzimy na sam dół. Uwaga, uwaga, uwaga. I... Coś tam jest! Ej, dobra, co... Coś tu jest. Czekajcie, zobaczmy, o co tu chodzi. Okej, okay, to są jakieś... Ej, dobra, ktoś tu coś napisał dziwnego. Anti-X okulary. Chodzi o okulary, dobra. Kontrola armia X. Okej. Okay. Co? Czekajcie, czy ja to dobrze rozumiem, że anti-X, czyli te okulary, które ja mam, czy ja mogę nimi kontrolować armię? Mega dziwne. Dobra, a tu anti-X też okulary. Jakiś kryształ, nie wiadomo o co chodzi. Kontrola mu... Okej. Okay. Okej. Okay. Ej, dobra, widzowie, mam pewną myśl. Jeżeli się nie mylę, jeżeli jakby to jest... Wydaje mi się, że nie ma innej opcji. Nie wiem, jak to inaczej by trzeba było przeczytać, ale z tego wynika, że ja jestem w stanie za pomocą moich akularów, anti-X-ów, okularów, jestem w stanie kontrolować armię X, czyli jestem w stanie kontrolować te wszystkie, tylko jak ja to mam robić? Dobra, nie wiem, nieważne, czekajcie zaraz. A anti-X okulary plus jakiś kryształ, który nie wiem o co chodzi, to dla niej o co z nim chodzi. Dzięki temu mogę kontrolować mutanta. Dziwne. Bardzo dziwne. Ale tak by na to wychodziło, czekajcie, musimy zrobić sobie tego zdjęcie. Więc zróbmy tak. Okej. Okay. Uwaga. Czekajcie, może bliżej, tak żeby to było dobrze czytelne, tak? Tak. Mamy zdjęcie. Dobra, 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 to jest mega mocne. Ej, idziemy stąd, idziemy stąd. Idziemy stąd, bo to, co teraz odkryliśmy, jest naprawdę mocnym odkryciem, tak przyznam szczerze, nie? Wiecie, weźmy te bloki, żeby to zamurować. Nawet nie wiem, co mam o tym myśleć, ale wychodzi na to, że te okulary, które zdobyłem, są ważniejsze, niż mi się wydawało. I wychodzi na to, że dzięki nim jesteśmy w stanie kontrolować nie tylko armię X, ale również samego mutanta. Chociaż ja się w ogóle nawet nie wiedziałem, że mogę w ogóle kontrolować armię X. Skąd to się wzięło, nie wiem. W każdym razie... Dziwne, bardzo dziwne, nie? Tylko jak, w jaki sposób ja mogę ich kontrolować? Nie rozumiem tego, nie wiem, muszę się dowiedzieć. Widzowie, jak macie jakiś pomysł, w jaki sposób mogę kontrolować za pomocą okularów armię, to dajcie znać w komentarzu i może to wypróbujemy. Może się jakoś dowiemy, jak to się wszystko robi. Ale, no... Dziwne, dziwne, mocno dziwne. Dobra, czy ja się dostanę do mnie na chatę normalnie, czy mnie tutaj coś zaatakuje? Póki co wychodzi na to, że jesteśmy w stanie bardzo... A, czekajcie, odłóżmy to zdjęcie może sobie tutaj do tego mojego tosta tutaj, do tych wszystkich, do tej reszty zdjęć. Chociaż tam wykorzystaliśmy chyba wszystkie miejsca, ale jeszcze mam te ramki, więc możemy je wykorzystać. Więc weźmy tą ramkę i normalnie sobie gdzieś tutaj to damy. Dobra, pyk. Dajmy to tutaj na środek, bo to jest dosyć ważne. Tu będę musiał to wszystko jeszcze uporządkować, ale to jest dosyć ważne. To jest naprawdę... To zdjęcie... sprawia, że troszkę inaczej patrzę teraz na całą sytuację, bo wychodzi na to, że te okulary, których chciałem się... Znaczy, może okularów samych nie chciałem się pozbyć, ale chciałem się pozbyć tej głowy. Wychodzi na to, że ta głowa z tymi okularami może mi się naprawdę przydać do wielkich rzeczy i dzięki temu jestem w stanie zrobić coś, co
wyjdzie na plus całemu Palionowu. Dobra, no nic, pozostało jedynie wrócić na chatę tak naprawdę, no bo że tak powiem, ogarnąłem to. Mamy te zdjęcia, ale bardzo dziwna sytuacja, bardzo, bardzo dziwne, ogólnie sam nie wiem, co mam o tym myśleć, szczerze przyznam. W każdym razie wróćmy tu, bo tu się czuję tylko i wyłącznie bezpiecznie, bo tu mam to właśnie, powinienem tymi anti-X-ami w sumie obłożyć. Ej, dobra, nie, czekajcie, robimy to jeszcze, bo ja powinienem tym tak naprawdę obłożyć to miejsce. Tam nie powinien się nikt dostać i to jest teraz najważniejsze miejsce, tu. A nie tak naprawdę te jakieś mój dom. Mój dom, to ja tam nie mam nic cennego. To jest ważne, żeby to zabezpieczyć, więc uwaga, zróbmy tak. Tutaj, żeby się, jak ktoś zejdzie od razu, niech musi stanąć na tym. Tutaj najlepiej jakbyśmy zrobili jeszcze tak, tu i tutaj w tą stronę też. Albo zróbmy nie tak, tylko tutaj dajmy tak, a tu pyk, pyk. Na przejście to wszędzie trzeba zrobić. Tu. To w sumie moglibyśmy zrobić też tu. W ogóle te drzwi są niepotrzebne, usunąłbym je. A, ja tu mam jakiś mechanizm. Ale to chyba już nie działające, tak mi się wydaje. Dobra, zróbmy coś takiego. Dobra, zróbmy tak, bo tu i tak nikt nie przejdzie. Dobra, coś takiego. Okej. Te bloki da się jakoś zamieniać. Dobra, to jest podejrzane, co tu się stało. Kliknąłem w te bloki, on mi zniknął. Dziwne. W każdym razie, zaraz zróbmy tak i teraz zróbmy jeszcze jedną rzecz. Otoczmy całe to. Otoczmy. Może tutaj też jakby będę mógł się wtedy skitrać na tym stole ewentualnie, w razie czego. Dobra, weźmy to. Tak. To jest dobre zabezpieczenie. Tutaj to musi w ten sposób być. I, no i tutaj zróbmy jeszcze tak. Zróbmy tak. Niech to jeszcze jest w ten sposób zrobione, żeby... Albo nawet tak, tutaj rozwalmy to. Co to jest za miejsce? Ja to w ogóle... Nie pamiętam, jak ja to miałem. Aha, bo ja wiem, tu było to więzienie kiedyś. Dobra, może to do tego było. Dobra, coś takiego. Tu. No i zrobię jeszcze to oddzielę, ponieważ tutaj będzie trzeba zrobić te najważniejsze rzeczy. I tu będzie trzeba zrobić tak, żeby tu się też nie dało przejść. Dobra, no jest to jakoś zabezpieczone, tak mi się wydaje, no. No i tak tu się nie przejdzie przez to, tak. No nie ma innej opcji, żeby tu wejść. No chyba jest git, chyba mogę się czuć tu bezpiecznie, tak mi się wydaje. Aczkolwiek, no... No nie, aha, jeszcze... Aha, stąd jest to też zabezpieczone, no to git. No nie, no dobra, jest chyba w porządku, aczkolwiek może... Halo? Coś? Jest tu ktoś? Halo? Ej, dobra, bo tu pojechał wózek. Wózki bez powodu same nie jeżdżą. To było podejrzane. Ej. Co tu się wyprawia? Dobra, jest tu ktoś? Halo? Ej, dobra, boję się strasznie, nie? Ale coś musiało ten wózek tu popchnąć. Coś tu się musiało wydarzyć, że ten wózek został popchnięty.